Księże kardynale, troszkę pechowo, ponieważ mały Jezus dopiero się za chwilę narodzi. Niech dobrze ksiądz przyszedł. To jeszcze... Tak. To trzeba się chyba Maryi spytać, czy Pan Jezus będzie już, czy... No proszę Państwa, teraz dokonuje się ten bardzo intymny dialog. Dlatego nie jest nagłaśniany. Myślę, że ksiądz kardynał już zna odpowiedź, kiedy będzie Pan Jezus. Czekamy na Pana Jezusa. To oczekiwanie, myślę, że wypełni nam kolęda. Zapraszamy do tego wspólnego śpiewu. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterzy, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Bo nie ma Pana Jezusa, ciągle nie ma. Czekaliśmy i czekamy ciągle. Proszę. Tak, dobrze. Dobrze. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, którzy zechcieli przyjść na ten moment do tego żłóbka, do tej szopki franciszkańskiej. Tak jak widzicie, w tym roku bogaciliśmy się o drzewko. Bardzo piękne drzewko. Abyś taka była, że Ojciec Święty Jan Paweł II, jak był w Rzymie, to mu brakowało tradycji polskiej. Na początku patrzył na plac świętego Piotra, nie było drzewka, nie było żopki. Potem się znalazła i żopka, i drzewko. Żopka to jest to tradycją franciszkanów. Jest to związane ze świętym Franciszkiem. Cieszę się, że franciszkanie tu w Krakowie z powrotem powróci do tej tradycji franciszkańskiej i stworzyli tę szopkę tutaj. Myślę, że jeszcze ją bardziej bogacą. Zwierzęta jeszcze nie przyszły, a są. Po południu, jak tu przychodziłem do franciszkanów na wieczerze z ubogimi ludźmi bez dachu nad głową, a było ich bardzo dużo, przyjechali nie tylko z terenu Małopolski, ale i jeszcze z innych miast, z innych miejscowości. Idąc tu do franciszkanów, do ich refektarzy, do ich krużganków, przygotowywali tu szopkę. Pytałem się, gdzie są bydlęta? A ci, którzy tu robili tę szopkę, mówią, że są w klasztorze. Proszę, no. Poszedłem do klasztoru i spotkałem mnie
bydlęta, ale spotkałem franciszkanów, dobrych franciszkanów. Więc chcieliśmy ucieszyć Ojca Świętego, który ciągle tu patrzy na nas z tego okna. Ciągle tu patrzy na Kraków. Ciągle patrzy na nas tutaj zgromadzonych. W zeszłym roku było więcej dzieci, dzisiaj mniej dzieci. Ale poprzez te, które są podnoszone przez rodziców, żebym mógł ich zobaczyć, witam wszystkie dzieci w Krakowie. I życzę im, żeby nie cierpiały chłodu, tak jak Pan Jezus, żeby nie musiały leżeć w łóżku, ale w łóżeczkach, w pokoju, w pokojach, w domach, żeby dobrze było. Bo chcemy i życzymy wszystkiego dobrego, zwłaszcza z okazji Bożego Narodzenia dzieciom. A święty Franciszek to zawsze mówił: Pace et ebene, pax et bonum, pokój i dobro. Więc wszystkim tym, którzy tu są, życzę przede wszystkim pokoju, pokoju wewnętrznego. Tak ludziom czasem brakuje pokoju wewnętrznego, a równocześnie dobra. Dobra i też i tego dobra wspólnego, żeby kraj rozwijał się w dobrobycie i w pokoju, wzajemnej życzliwości, miłości. Żeby nie było tych wzajemnych krytyk, przykrych. Jesteśmy tym już zmęczeni. Chcielibyśmy słyszeć dobre słowa. Tego życzę Polakom, którzy zajmują się dobrem wspólnym. I tego życzę wszystkim, a zwłaszcza mieszkańcom naszego miasta, kochanego miasta Krakowa. Pokój i dobro wszystkim. Wielkiej życzliwości i miłości wzajemnej. Szczęść Boże. To są życzenia na Boże Narodzenie, a potem będziemy sobie żyć na Nowy Rok. Będziemy mówić szczęśliwego Nowego Roku wszystkim. Żeby był przynajmniej taki jak ten rok, a może trochę lepszy. O to będziemy się modlić. Obiecuję, że te wasze wszystkie intencje, które noście w sercu, zaniosę na Wawel i w czasie Przeświętej przedstawię Panu Jezusowi w czasie Przeświętej. Bo tam się narodzi. On ciągle się rodzi. Rodzi się na ołtarzach i narodzi się również i tu w Bazylice o 12 w nocy i na Wawelu. Wszystkich zapraszam. Bo to jest najgłębsze świętowanie. Uczestnictwo w pasterce. Często mówię z księżmi, proboszczami, z duszpasterzami. Mówią, że ci, którzy nawet nie chodzą w ciągu roku do kościoła, na pasterkę przyjdą. Przyjdą na Wielkanoc, aby przynajmniej wtedy spotkać się z najwyższymi, najważniejszymi wartościami. Niech wam wszystkim Pan Jezus błogosławi. Jeszcze nie przyszedł. Narodził się. Oczekiwaliśmy, narodził się. Tak, trzeba go przywitać. No. Tak, mówią, że to uczennica od prezentek. No. Przedtem słyszałem takie różne zapowiedzi, ogłaszające, gdzie są cukiernie i inne instytucje w Krakowie. Ja zapowiadam, przyjdźcie na Wawel, a też i do Franciszkanów na Przeświętą. Bóg zapłać za tę liczną obecność tutaj. To takie stałe spotkanie we Wigilię, po wieczerzy wigilijnej tu przy Szopce. Bóg zapłać. Gdzie już wszyscy się połamali opłatkami w swoich domach, na wieczerzy wigilijnej. Łamiąc się opłatkiem, to znaczy łamiąc się sercem, miłością. Czasem trzeba
wypowiedzieć słowo przepraszam Cię. Czasem trzeba się pojednać z Bogiem i z ludźmi. Więc ten opłatek, który błogosławię w tej chwili, niech będzie tym znakiem pojednania i miłości wzajemnej. Szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Młodą święconą nie kropiło, by się wszystko skleiło. Natomiast przyjmując, spożywając opłatek, serca mają się kleić, jeden do drugiego. Szczęść Boże. Franciszkanie są życzni, przygotować dużo opłatków. Ci, którzy jeszcze nie mają, będą mogli zabrać. Dzisiaj za darmo. Szczęść Boże. Moi kochani, myślę, że możemy wspólnie podziękować księdzu kardynałowi. My przecież to pozdrowienie franciszkańskie, pokój i dobro, ćwiczyliśmy już na początku, więc księże kardynale, pokój i tego pokoju i dobra życzymy księdzu kardynałowi również nie tylko na te święta, ale także na cały przyszły rok. Teraz czas na składanie życzeń, można się połamać opłatkiem. Wszelkiego dobra, pokoju, dobra dla was wszystkich, moi drodzy. To szczególny moment, gdy możemy się poczuć jako jedna rodzina. Zachęcamy do tego, aby wziąć do dłoni ten opłatek, który jest teraz rozdawany przez naszych braci kleryków, aby podzielić się z nim nie tylko z tymi osobami znajomymi, które są teraz przy nas, nie tylko z twoją żoną czy mężem, może z twoimi bliskimi, ale także z tymi osobami obcymi, które znalazły się w zasięgu twojego wzroku, a przede wszystkim w zasięgu twojego serca. A to nasze wspólne dzielenie się opłatkiem niech będzie także wspólną modlitwą i wspólnym kolędowaniem. Cicha noc. Cicha noc. Święta.